Witam wszystkich. Znów jesteśmy razem z żabą Fredem. I tym razem Fred Żaba przyprowadził na domową szkołę swoją ulubioną koleżankę. Nazywa się Rebel. Cześć, Rebel. Dziękuję, że z nami jesteś. Tęskniłam za tobą. Żaba i Rebel są zawsze razem. Prawie nigdy się nie kłócą, bo żaba Fred wie dużo na temat kłótni. Od czasu do czasu będziemy o tym rozmawiać na naszych żabich lekcjach, o kłótniach. Ale teraz chciałabym wiedzieć, co u ciebie słychać. Jak się masz? Czy dobrze sobie radzisz w domu? Teraz, gdy tyle się zmieniło? Jak ci się podoba to, że nadal nie możesz chodzić do szkoły? Może trochę ci się to podoba. To może być miłe. Ale może też tęsknisz za szkołą. Za czym tęsknisz najbardziej? Jeśli chcesz mi powiedzieć, za czym najbardziej tęsknisz teraz, gdy nie możesz chodzić do szkoły, możesz to zapisać lub nakręcić film i wysłać na ten adres. Może są inne rzeczy, za którymi tęsknisz w czasie koronawirusa. Kiedy są twoje urodziny i nie możesz urządzić świetnej imprezy. Za przytuleniem się do cioci lub wujka, którzy zawsze opowiadają szalone dowcipy. Za twoim ulubionym sklepem z zabawkami lub po prostu za czymś, co teraz jest zakazane. Rebel tęskni za dziadkami. Kiedy jeszcze nie było epidemii, zawsze skakała z radości, kiedy przychodzili. Ale teraz nie mogą przyjść. I to jest smutne. I tak, trudno jest tęsknić za kimś, kogo teraz nie widzisz. 8-letni Tim czasami płacze. Bardzo tęskni za dziadkiem i babcią. Ale co to właściwie znaczy tęsknić, gdy brakuje kogoś? Czy wiesz, Rebel? A może ty znasz odpowiedź, Fredzie Żabo? Żaba Fred myśli przez chwilę, a potem mówi. Niedawno usłyszałem piękną historię motyla Fifi. Wiesz, to moja przyjaciółka, motyl z lasu. Zawsze siada mi na głowie, kiedy nie ma ochoty latać. Czy mam ci powiedzieć? Tak, mówi Rebel. Lubię historię. A więc usiądź wygodnie i zrelaksuj się, mówi Fred Żaba. Teraz opowiem ci historię. Jesteś gotowy? Nie, hoor. Het gaat wel. Fifi siedzi z przyjacielem królikiem na skraju lasu. Patrzy trochę smutno przed siebie. Czy coś się stało? Pyta królik przyjaciółkę. Nie, nic mi nie jest. Co się dzieje? Pyta królik. Widzę przecież, że coś jest nie w porządku. Naprawdę wydaje mi się, że coś się stało. Widzę to w twoich czułkach. Jak wiszą... Całkowicie bezwładnie. A kiedy zbliża się do Fifi, delikatnie kładzie stopę obok jej pięknych, kolorowych skrzydeł. Powiedz mi, mówi królik. Fifi pociąga swoim małym noskiem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Cóż, tęsknię za kimś. Już za tobą tęsknię, kiedy ty wciąż siedzisz obok mnie. To nie jest możliwe. Nie możesz za mną tęsknić, kiedy wciąż jestem obok ciebie. Ale tak jest. Fifi pociąga nosem. Za każdym razem, gdy o tym myślę, że za chwilę mi ciebie zabraknie. Jest mi bardzo, bardzo smutno. Fifi wyciera nos w rękach. Gdzie to czujesz, ten brak? Pyta przyjaciółkę królik. Czuję to wszędzie. Ale szczególnie tutaj i wskazuje na swoje serce. Ach, rozumiem. Ale wiesz, co jest znacznie gorsze niż brak kogoś? Co takiego? Pyta Fifi. Jeśli całkowicie kogoś zapomnisz. To naprawdę straszne. Fifi kiwa głową. Tak, to wydaje się gorsze. Być może najgorsze. Więc... Jeśli za tobą tęsknię, ale o tobie pamiętam,
To po prostu cię kocham, jak zawsze. Tak, to prawda. Więc po prostu cię kocham. Zawsze? Fifi chce się upewnić. Zawsze, mówi królik. I patrzą razem szczęśliwie na bardzo powoli zachodzące słońce. Tęsknota za kimś jest dość trudna. Ale jeśli pamiętacie o sobie, wszystko będzie dobrze. Zawsze. I zawsze możesz zadzwonić do osoby, za którą tęsknisz. Albo zawiesić ładne zdjęcie obok łóżka. Tej osoby, której nie chcesz zapomnieć. Możesz więc z nią rozmawiać każdej nocy, kiedy już leżysz we własnym łóżku. Oczywiście ona też za tobą tęskni, ale nie zapomina o tobie. Dobrze o tym wiedzieć. Zrobimy teraz coś innego? Nie mogę się doczekać testu spaghetti. Możesz jeszcze raz wyjaśnić, o co w nim chodzi? Pyta Rebel. W tym teście możesz nauczyć się rozluźnić, jak nitki ładnie ugotowanego makaronu spaghetti. Patrz. Jeśli jesteś tak zrelaksowany, jak dobrze ugotowane spaghetti, wtedy twoje ręce i nogi będą wyglądać mniej więcej tak. Już nie tak sztywne jak nieugotowane spaghetti. Widzisz? Test pomaga całkowicie zrelaksować ciało. Możesz wykonać ćwiczenie na krześle lub po prostu położyć się na podłodze czy na łóżku. Zrób jak wolisz. Teraz znajdź miejsce na krześle lub na podłodze, gdzie możesz się rozciągnąć, a kiedy zadzwoni dzwonek, zaczynamy ćwiczenie. A kiedy tak siedzisz lub leżysz, możesz zauważyć, że siedzisz lub leżysz. Co zauważasz w tym momencie? Może zauważysz coś w nogach albo ramionach? Może zauważysz, że twoja głowa jest zmęczona myśleniem lub pracą? A może nie czujesz aż tak dużo? I to też jest w porządku. Teraz proszę cię, żebyś zacisnął powieki. Mocno je zaciśnij. Jakby cię właśnie bardzo raziło słońce. Po prostu zaciśnij oczy, a także zaciśnij mocno zęby, napnij też usta i wszystkie mięśnie na twarzy. I następnie uwalniasz całe napięcie. Całkowicie rozluźniasz twarz. Twoje oczy się rozluźniają. Twoje szczęki się rozluźniają. Twoje usta. Usta i policzki stają się całkowicie miękkie. Twoja twarz staje się całkowicie miękka i przyjazna. Po prostu to poczuj. A potem, kiedy twoja twarz jest całkowicie zrelaksowana, wtedy zaciskasz pięści. Zaciskasz dłonie w pięści tak mocno, jak tylko potrafisz. Nie tylko dłonie, ale także ramiona się napinają. Po prostu czujesz, jak twoje mięśnie stają się duże i silne. I może zauważysz, że kiedy tak napinasz ręce, to twój oddech też się zmienia. Może go wstrzymujesz? A teraz możesz uwolnić napięcie w twoich ramionach. Całkowicie je rozluźniasz. Twoje mięśnie, ręce i palce są całkowicie rozluźnione. I nawet twój mały palec jest całkowicie rozluźniony. Miękki. Całe napięcie znika. A kiedy ręce i dłonie są całkowicie rozluźnione, możesz skupić uwagę na brzuchu. Więc przejdź teraz uwagą
do brzucha. Więc wciągnij mocno brzuch, aż będzie całkowicie płaski i napięty jak deska. Poczuj to napięcie i kiedy tylko zauważysz, że wstrzymujesz oddech, to rozluźnij brzuch. Z westchnieniem brzuch rozluźnia się i robi się miękki. Może nawet bardziej miękki. Sprawdź, czy możesz go jeszcze bardziej rozluźnić. A jeśli jest tak miękki, to wtedy łatwiej zauważyć, że oddychasz. Poczuj to. Lekki ruch. Wdech. I wydech. Oddech porusza brzuchem w górę i w dół. Trochę w górę i trochę w dół. A jak się teraz mają twoje nogi? Aby napiąć nogi, możesz podwinąć palce u stóp i docisnąć do siebie mocno kolana. Mocno je dociskasz. Napnij mięśnie w nogach, w palcach i poczuj przez chwilę to napięcie. A potem możesz puścić. Całe napięcie odpływa. Nogi znów są miękkie i giętkie. Twoje kolana są luźne. Twoje palce są rozluźnione. Całe ciało jest rozluźnione. I po prostu możesz być zrelaksowany. Tak jak leżysz lub siedzisz. Możesz zwrócić uwagę na swój oddech. Oddech, który porusza całym ciałem. I nie musisz od razu się ruszać. Nie musisz jeszcze nic robić. Dobrze wykonałeś test spaghetti. I zawsze możesz to zrobić ponownie. Tuż przed testem, na egzaminie, albo gdy przeżywasz trudne chwile, jeśli tylko masz na to ochotę. I gdy zadzwoni dzwonek, po prostu wróć do tego, co chcesz robić. Życzę ci, byś dziś miał wspaniały dzień. Żegnajcie wszyscy. Do następnego razu. Wtedy znów poćwiczymy z żabą Fredem, bo będę za tobą tęsknić. Ale nie zapomnę o tobie. Pa, pa! Duch.